Witam Was kochani w mojej kuchni. Dzisiaj mój dla Was pyszne, soczyste, takie fajne, richtig dobre kotlety. Te kotlety są z indyka, z kości z indyka, z uda z indyka. Kupiłam się udko z indyka, uda. Trzy się kupiłam, jedno zużyłam tutaj do tych kotletów. Ta kość już tu była wycięta, to znaczy ta grubsza kość tu została już wyciona, ale te mniejsze były wycięte i bardzo mi to tu w tym pomogło. No. Te udko pociuna na kotlety, na takie większe kawałki, mniejsze można powiedzieć miała. No, kotlety zrobiłam z tego tak, to poucinałam, żeby mieć kotlety. Tych kotletów mi nawet wyszło dużo. Jedne tam były trochę większe, jedne mniejsze, ale były bardzo, bardzo pyszne i soczyste. Dobra kochani, już wam pokazać, jak Juta srogo kość wyciuna i potem będziecie widzieć, że to nie było tych innych, mniejszych kości. Kto wie, kto kupował już srogie udko z indyka, to wie, jak kość wygląda w środku całą, a jak wygląda już bez tych łuny. No, dobra, Jowo pokaże, jak to wyciuna i jak to kroiła mniej więcej. I kochani, czemu moje udko z indyka całe, takie w pudełku było, jest skóra taje, ta skóra się potem odetna. I tu jest właśnie ta grubą kość, co została, taką główną kość powiedzmy. Kto kupuje udko całe, to wie, że tu jeszcze są w środku takie małe, cienkie kości, co są najbardziej denerwujące. No i bardzo ciężko się je wyciąga. No nie idzie w sumie tak samemu tego wyciągnąć, chyba że ktoś je ma masoży, to wyciągnie i no, umie. To wyciągnie, wie jak wyciągnąć. No, ją nie umia, także bardzo szczęśliwo tu była, jak widziałam, że tu nie ma tych kościarów małych. Okej, już się tu odkroja ta srogo kość, bardzo ostry nóż potrzebujecie do tego, ja tu miała mały nóż, no ale był ostry i pomału, tak jak najbliżej tej kości, odkroja się to mięso. Tej kości nie ma na wyciepować, już się to jakoś zamroża, to mięso jeszcze nie było mrożone, także mogę to zamrozić. Na kości jeszcze troszkę mięsa, no. I potem się to zamroża i zrobia się na tej kości zupa. Tu jeszcze są takie krząstki, to się też to odkrojam i też się to do tej kości odłożam i zamrożam. I tu takie kawałki, co tu same odchodzą, to je cieńkie. To tego nie będę musiała rozpłaszczać powiedzmy albo kroić, a tu się zrobi, tu bo właśnie pokłożam większy kawałek, co miał grubszy i go rozkroję zaraz. I oto właśnie staro się oddzielać te kawałki od tej powłoki takiej, nie wiem, może tu widzicie, tu ona mu tak te kawałki mięsa mają takie powłoki, ona jest powiedzmy tak rozdzielona tym powłokoma i tak właśnie to odkroję te powłoki powiedzmy, ta cieniutko skórka. I tu oddzielę te kawałki, grubsze kawałki, to tak przekroję, żeby to rozpłaszczyć, nie do końca, tak powiedzmy zwany motylek to je, no i wtedy się ten kawałek zrobi większy. Musicie mieć fajnie ostry nóż, te tłuste co się do to odkroiła, a to co nie szło, to tam nie odkroiłam. Mi to w sumie nie przeszkadzą, jak je trochę tłuszczu albo żyłki, jak widzicie tu niektórzy by tego nie jedli, bo tu jest za dużo białych żyłek, ale mi to tam nie przeszkadza. No. Okej, okay. Tu zaś powłoką było złączone, odłącza to ostrożnie. W sumie to się łatwo rozłączą. Ten grubszy kawałek tutaj tak rozkrojam, nie całkiem. I zrobię takie jakby motylek i mu takie większe kotlety. Całe to mięso właśnie, cały ten kawałek mięsa będę tak kroić. Te mniejsze były takie, to znaczy te całe te kawałki się tak zrobiła, że ja nie musiała tym tucki klepać do kotletów, nie musiała tego, wiecie, no, rozpłaszczać jeszcze tym tuckiem, także mogła zaraz panierować i piec i smażyć. Oczywiście tu masoże albo dobrzy kucharze zgrzytają teraz zęboma z kulitego noża, co mu się nie wziął, co mu kurę takie malutkie noże. No ja miałam pod ręką ten ostry nóż i bo nie ostry, w sumie chyba jedyny co ostry je i okroiłam nim. No ja, mniejsza o to. Okej, okay, tu jeszcze bo trochę pokrojam. Tu zaś właśnie ta powieka taką. Powłoka, nie powieka, powłoka. To się też zaraz rozkrojam, przekrojam się, nie do końca, wiecie, takie to powiększa się ten kotlet.
Okej. Możecie nawet tak zrobić, że cała ta kość z indyka, ta du nie kość, udko z indyka, ta dużą kość odciąć, a reszta przyprawić, zostawić na godzinę albo dwie w przyprawach i całe na grilla wciepnąć. Jak macie srogiego grilla, to możecie na srogiego grilla wciepnąć. Jak małe, to oczywiście się nie zmieści, na patelnia też się nie zmieści. No i możecie taką fajną pieczę mieć z indyka na grilla, taką srogą. I o tu chciałam z tego kotlety zrobić takie fajne, mniejsze. No. Także po ciunach to wszystko prawie że zużyłach. Te tłuste odciunach, wyciepłach, skóra też wyciepłach. I zrobię z tego kotlety. Takie małe kawałki to do tej kości, zamrożę to. Tyle mi wyszło tych kotletów. I się to rozłożę na talerzu i tam trochę na folii, żeby tak za jedne razy wszystko fajnie doprawić. Solą, pieprzem. To też tak na oko zawsze tu robię, żeby na każdej części, na każdym kawałku było trochę soli, trochę pieprzu, dach, tu trochę suchego czosnku, taki granulowany i czerwonej papryki. To są w sumie moje standardowe przyprawy, jak zawsze przyprawiam. Pieprz, sól, czosnek i papryka. Przyprawiam to ino z jednej strony. Odłożę na talerz i możemy dalej robić. Papryka oczywiście słodko, już zawsze słodko używam. Jak lubicie tam ostre, to możecie ostre dać. Okej, okay, tu mam dwa jajka do panierowania. Do panierowania. No, okej, okay, tu są moje składniki do panierowania. Dwa jajka i bułka tartu. Jajka się rozszczepia widelcem. Rozkłócam. I będziemy panierować. Niektórzy robią w mące. No, przód do mąki, do jajka i do bułki tartej. Ją nigdy nie robię w mące. Zawsze jajko i bułka tarto i to wszystko. Na patelni mi się już rozgrzewa olej. Te kotlety na rozgrzany olej. Ją zawsze olej. Nie używam tam smalcu. I będziemy to smażyć na niewielkim ogniu. Około 5 minut z każdej strony, żeby te kotlety były takie fajne brązowe, powiedzmy złote, złoto-brązowe z każdej strony. Tak jak tu i można podawać. Bardzo soczyste. Tu wyciągnę, zaraz z wami jeść ten kotlet. I oto miała do tego kartofle normalne, takie młode. Sosu nie miała, polała się to tym tłuszczem z tych kotletów. Sałatka to tu miała, ogórki w śmietanie. Jak zrobić ogórki w śmietanie, pokażę w następnym filmie. A pomidorki to tu tak do kontrastu, żeby zdjęcie fajnie kolorowe wyszło. No. Pomidorki moje, wyhodowane z balkonu. Bardzo, bardzo pyszne, soczyste. Oczywiście kotlety były bardzo, bardzo soczyste, ale richtig takie fajne, dobre, soczyste. Z tego to mi wyszło tak gdzieś, jejku, teraz nie wiem, może 3-4 takie większe, a potem reszta takie mniejsze. To tak może ja na 5 osób starczy, 5-6 osób starczy, no. Także dobra sprawa tu jest utkę, jak już takie wyunacone z tych małych kości, bo więcej jest z tego zrobić, więcej mięsa z tego, niż jak niż, aniżeli kupicie utko z tymi małymi kościami, to tego ani tak nie idzie pociąć fajnie. No. Jak zrobić ten ogórek w śmietanie, to pokażę w następnym filmie, osobny film do tego zrobiła. Bardzo, bardzo pyszne było. No. To jeszcze, no to by chyba było na tyle. Możecie podać z kartoflą, z kluską, jak tak chcecie, no ale lepiej to kartofle pasują do tego no, poluny tym tłuszczem z tych udków ze smażenia z bułką tartą, albo możecie masło na to dać, jak tam chcecie. Kartofle w ogóle w sumie były dobre, bo takie wiecie, młodziutkie kartofle są bardzo, bardzo dobre. Z bylecem, z niczym, no same kartofle dobre. Dobra. To by było na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, za obejrzenie. To samo nim. Dzięki wszystkim za komentarze, za komplementy. Życzę wam miłego dnia i do następnego razu. Cześć!